Witajcie w wideoblogu RPTV Moda na recykling. Z przyjemnością prowadzę Was po kolejnym zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponownie połączymy świat mody i ekologii, odnajdując w tym połączeniu kreatywne pomysły. Na początku naszego cyklu odwiedziliśmy zakład Remondis Elektrorecykling w Błoniu. Dzisiaj jesteśmy w zakładzie Remondis położonym na terenie Łodzi. Tutaj też w sposób bezpieczny przetwarzane są elektroodpady. A dzisiaj moim ekspertem będzie pan Rafał Malinowski, na którego właśnie czekam. Dzień dobry, panie Rafale. Witam, pani Aniu. Dostałam piękną kamizelkę, jestem już zabezpieczona i za chwilę mam nadzieję, że pokaże mi pan swoje skarby. W trzecim odcinku odwiedziłam zakład Remondis w Błoniu, a dzisiaj zawitałam do Łodzi. Tak, mamy dwa zakłady. Jeden zakład w Błoniu, widziała go pani, specjalizuje się głównie w przetwarzaniu lodówek. U nas w Łodzi mamy linię do sortowania baterii, mamy linię do demontażu telewizorów CRT, czyli kineskopowych, jak i również linię do małego gabarytu. I te telewizory zainteresowały mnie najbardziej, bo ostatnio tworzę głównie z pilotów do telewizorów, więc dzisiaj też trochę zamierzam panu zabrać ich. Coś tam mamy, coś znajdziemy. Idziemy? Oczywiście, zapraszam. Panie Rafale, co my tu mamy poza pięknym fragmentem blachy, z której chętnie bym sobie zrobiła podłogę? Tak, to był kiedyś fragment podłogi. To są aluminiowe chłodzenia do procesorów kart graficznych. Bardzo piękne, a tym bardziej fajne, że mają tutaj otworki, które można wykorzystać i idealnie przymocować do jakiejś stylizacji albo wykorzystać jako biżuterię. Także na pewno wezmą tutaj sporą ilość. Ja widzę, że mamy różne kolory, wzory, wielkości. Bardzo mi się to podoba. Szukamy płytek drukowanych i oto są, proszę bardzo, kolorowe, piękne, pozłacane. Ilu karatowe złoto tutaj jest? Nie wiadomo. Ale na pewno wezmę ich sporą ilość, bo jakby każda wyprawa bez płytek drukowanych nie może się zakończyć. Także zabieram. A co my tu jeszcze mamy? O, kabelki, proszę bardzo. Kolorowe o różnej długości. Zabieram wszystkie. Czy musimy coś z nimi robić, odcinać, czy już w takiej postaci mamy? Nie, to już jest produkt finalny, więc się podobają, możemy produkt pakować. Produkt finalny to będzie dopiero, kiedy ja je wykorzystam i zrobię z nich stylizację. No tak. Ale teraz jest półproduktem. Tak. Dla nas jest produktem finalnym. Dobrze, to chodźmy dalej. Teraz mamy piloty w pełnej krasie. I oświetlenie. Panie Rafale, czy będziemy je bardziej rozkręcać? Nie mają już wewnątrz baterii, ale jak pani Aniu by chciała, tak, oczywiście możemy to... Bardzo bym poprosiła, bo zależy mi głównie na tej plastikowej klawiaturze, która jest w środku, bo potem nasiewam ją na ubrania. Coś powiewa na wietrze tęczowego. Najprawdopodobniej taśma od drukarki. Idealna. Czy mamy tego więcej? Nie wiem, trzeba by było zobaczyć, ale najprawdopodobniej jedyny egzemplarz, więc nie rozwijajmy. Dobrze, nie rozwijam, to już składam i zabieram, bo jest naprawdę piękne, już widzę, co z tego zrobię. A może płyty CD do czegoś się przydadzą? Tak, zdecydowanie. Na pewno nie nadają się już do słuchania, ale jakaś stylizacja, może spódnica, może przypniemy je do marynarki, biorę. Panie Rafale, bardzo dziękuję za to inspirujące spotkanie i już dzisiaj zapraszam pana na wrześniowy wielki pokaz mody z udziałem gwiazd i dziennikarzy, a to oni zaprezentują na sobie stylizację z wykorzystaniem właśnie elektroodpadów. Dziękuję bardzo, na pewno się pojawię. Mam nadzieję, że się tutaj podobało i zapraszam ponownie. Obłowiłam się w kolejne elektroodpady. Na dzisiaj to już koniec. Pozostał nam jeszcze słownik pojęć recyklingowych. Powiem wam teraz, czym jest PSZOK.
PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOKi muszą być łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców oraz przyjmować odpady komunalne takie jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady rozbiórkowe i budowlane. Na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a ja odjeżdżam robić modowe stylizacje. Pi, pi, pi.